Drodzy przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Kochani, ja chcę dać dzisiaj krótki przekaz od Sili FM, trzęsienie ziemi w Turcji, a później ja swoją część dam na ten temat. Trzęsienie ziemi w Turcji, trzęsienie ziemi, głębokie tepe i nasza galaktyczna historia. Chcę zacząć od wyrażenia współczucia i wsparcia dla Turcji w związku ze śmiercią ludzi w wyniku dużego trzęsienia ziemi. Spędziłam dużo czasu w Turcji i jej ludzie są dla mnie wyjątkowi. Zauważyłam jednak, że trzęsienie ziemi koncentrowało się w rejonie Gaziantep, który jest bardzo blisko starożytnego miejsca Göbekli Tepe. Göbekli Tepe jest ważne w naszej najnowszej historii galaktyki, ponieważ jest to najstarsza znana budowa postatlantyka na Ziemi, której wiek szacuje się na ponad 12 tysięcy lat. Pokrywa się również z konstelacją Łabędzi w naszej galaktyce. Uważa się, że Lygnus jest domową konstelacją aniołów Elohim i miejscem, z którego wiele anielskich dusz o wysokiej częstotliwości schodzi na ziemię i zwracają gwiazdy. Wydaje mi się, że to wielkie trzęsienie ziemi, które nadchodzi zaraz po portalu 2.2 i pewnie księżyca we Lwie, może być aspektem zmian na ziemi, gdy ziemia dopasowuje się do Cygnusa w procesie stawiania się wielowymiarowym. Być może ten obszar, który był tak ciężki i ciemny, stare, gęste energie rozpadają się, aby zrobić miejsce na coś nowego. Błogosławieństwa i światła dla wszystkich w Turcji i Syrii. I to był ten przekaz od Sili FM. I tu było powiedziane, że ta konstrukcja ma ponad 12 tysięcy lat. Kiedyś ja wkrótce wspomniałam, że właśnie 12 tysięcy lat temu była ta wojna na Ziemię, gdzie Ziemia na kontynenty się rozdzieliła, ale to nie jest temat dzisiejszego nagrania. A co ja Wam przygotowałam od siebie? Moi kochani, ponieważ dostałam już od kogoś tam, nieważne od kogo, jakiś filmik, że to nas chcą zabić, koronawirus, wojna, a teraz trzęsienie ziemi i kiedy to już się skończy, bo to było sztuczne zrobione. Więc ja poświęciłam się i przygotowałam kronikę trzęsienia ziemi z zeszłego stulecia i do dnia dzisiejszego. Chcę powiedzieć, na pierwszym miejscu teraz będzie znów Turcja. Turcja, która miała trzęsienie ziemi o sile 7,7 balów w skale Richtera w 1999 roku i tam zginęło 175 tysięcy osób. A zacznę od Sycylii, Messina, Włochy. 28 grudnia 1908 rok wynosiła 7,5 w skale Richtera i zginęło 100 tysięcy ludzi. 1920 rok, 16 grudnia, Chan Yuan, Chiny, moc 7,8, zginęło 200 tysięcy ludzi. Kanto, Japonia, 1 września 1923 rok, moc 8,3
w skale Richtera. 170 tysięcy zginęła, a 500 000 uznane za zaginionych. 5 października 1948 rok. Ashchabad, Turkmenia. Moc o magnitudzie 7,3. 110 tysięcy ofiar. 1970 rok, 31 maja. Chimbote, Peru. Moc 7,9. Zginęło 70 tysięcy ludzi, a po niektórym danym 100 tysięcy ludzi. Tańszań, Chiny, 28 lipca 1976 rok. Moc 8,2. Zginęło 255 tysięcy, a z innych danych 655 tysięcy. Armenia. 1988 rok. Spitak. Moc o magnitudzie 7,2. 25 tysięcy ludzi zginęło. 150 tysięcy zostało rannych. Eksperci stwierdzili, że energia wyzwolona w miejscu rozłamu ziemi była porównywalna wybuchu 10 bomb atomowych. Taka była moc. Akurat to zdarzenie pamiętam. A wiecie, dlaczego pamiętam? Bo mój mąż był oficerem i oni byli na ratowaniu tych ludzi w Armenii przez miesiąc czasu. I pamiętam też grudzień, to był grudzień, kiedy pokazywali w telewizji, że tydzień czasu, po tygodniu, grudzień też zimna, po tygodniu znaleźli żywo kobietę i dziecka. To było niemowlęta. Nie pamiętam, ile miesięcy miało. I ona mówiła, że nadgryzała paluszek sobie i dawała do ssania krew dziecku. Tak w ten sposób karmiła. I jeżeli dobrze pamiętam i się nie mylę, nawet był postawiony pomnik dla nich. A może się mylę, po prostu nie jestem pewna, tak mi się wydaje, i jeżeli tak było, niech tak będzie, tak? Ale było to jest niesamowite, to byli jedne z ostatnich żywych ludzi, którzy przetrwali w grudniu i ich wydobyli spod zawału żywych. Dalej, idziemy. 26 grudzień 2004 rok. Indonezja, Sumatra. Moc 9,1. 220 tysięcy ofiar. 12 maja 2008 roku. Sichuan, Chiny. Moc 7,9. 90 tysięcy ofiar, 350 tysięcy rannych. I Haiti. 12 stycznia 2010 roku. Moc trzęsienia ziemi była 7 w skale Richtera i 220 tysięcy ofiar. Moi drodzy, jak mnie doskonale rozumiecie, ja wam nie dałam te dane i te liczby, żeby nastraszyć. Ja dałam tylko po to,
żeby nie bali się tej nowej informacji, która będzie teraz ze wszystkich stron iść, że to było zrobione sztucznie, że nas chcą oni chcą nas zabić, zniszczyć i tak dalej. Na razie jest podane 30 tysięcy ofiar. Ja myślę, że będzie więcej. Każda osoba, każda dusza jest ważna. Każda. I na pewno to jest wielka tragedia dla tych, kto stracił rodziny, dzieci, rodziców. Niektórzy, myślę, że tam całą rodzinę zginęli. Po co to jest dane, nam z ludzkiego punktu widzenia nie zrozumieć, nie ogarnąć to umysłem. My możemy tylko przyjąć to sercem i otworzyć serce na współczucie. Dlaczego te dusze tak wybrali, my nie wiemy. Być w tym miejscu i w ten sposób odejść. Ten plan nam nie jest znany. I jeszcze raz, kochani, powtórzę. Ten film dan po to, żeby wy się nie poddawali się na te prowokacje, które będą i będą straszyć. I tak dość tych straszyłek z każdej strony. Naprawdę, bądźcie rozsądni. Czasami trzeba też włączyć po prostu myślenie. Po prostu. Czujcie sercem, ale czasami trzeba pomyśleć. Akurat, jak powiedziałam na samym początku tego filmu, 99 rok, Turcja, zginęło wtedy 175 tysięcy osób. To było też duże trzęsienie ziemi. Tylko w 99 roku nie było takiej propagandy, jak jest teraz, zastraszającej, bo ludzkość wtedy jeszcze tak się nie przebudziła. I nie trzeba było tak obniżać wibracji, bo oni i tak nie za wysokie byli. A teraz dalej wszystko wiecie bez mnie. Także będzie wszystko dobrze. Będzie tak, jak ma być. Twórzcie. Dobra, dawajcie. Dobra. A co życie przyniesie? Tylko to, co wy sobie zwizualizujecie w swoim umyśle. I pamiętajcie, jeżeli wy macie tam nie być, wy nigdy tam nie będziecie. Pamiętajcie o jednym. Moment odejścia u każdego jest zaplanowany. Kiedy i w jaki sposób. I to jest nieuniknione. Żyjcie tu i teraz i cieszcie się tą chwilą tu i teraz. Z wami była Irina.